Panu pytanie. Tak? Jeszcze raz powtórzę te wszystkie pytania. Mhm. Panie Rafale, czy pan widział, że u mnie na stole piwo, wino, wódka, że je piłem, spożywałem. Kieliszki były na stole, że ja spożywałem alkohol. Widział pan? Tak jak powiedziałem, wszyscy widzowie i ludzie w Polsce wiedzą, że Krzysiek nie pije, nie nadużywa alkoholu, nie upija się codziennie, nie wymaga leczenia przeciwko alkoholowi, bo przyszło pismo do Krzyśka z sądu, że wzywają go na przesłuchanie w sądzie, czy on wymaga przymusowego leczenia od alkoholizmu, czy wymaga przymusowego umieszczenia w domu pomocy społecznej w szpitalu. Z miejskiego ośrodka, na wniosek miejskiego ośrodka pomocy społecznej i prokuratury. Przypuszczam, że były pisane pewnie wnioski przez jakichś złośliwych ludzi do tych instytucji na Krzyśka. Jak inne ludzie, tak zwane donosy, jak inne ludzie spożywają alkohol, muchają narkotyki, dlaczego to ich nie biorą? Dlaczego policja nie bierze ich? Witam, Rafale. Na przesłuchanie do sądu? Tak, ani sąd, ani nie, tylko mnie biorą. To znaczy może niektórych biorą, Krzysiek, ja nie wiem też. Wiesz, bo to nikt się nie chwali tak tym, z nich tych ludzi może. Więc to nie, my nie wiemy, jak to jest. Może sami tam byli przesłuchiwani, teraz złośliwie chcą, żebyś ty też był przesłuchany. Bo to czy prawda jest, czy nieprawda, to sąd przesłuchuje, sprawdzi i wyda potem wyrok, nie? Czy pije, czy nie? Rafale, ja cię myślę, że masz ja świadków. Ja cię postawię na świadkę. Tak, myślę, że masz świadków, którzy powiedzą, że Krzysiek nie pije alkoholu. Ja cię postawię na świadkę. Tak. A to nie tylko mnie, Krzysiek. To nie, ale cię bardzo postawię. Dużo ludzi. I wiesz? Tak. Masz powiedzieć prawdę na sądzie. Nie ukrywać. Tak. Nie ukrywać! Czy ja piję, czy ja nie? Chyba ja nie chcę. Tego kłamstwa, błudy, tego męczenia mnie. A ja wiem, kto męczy mnie. O cholera. Ta cholera! On czeka męczeniu na moich kanałach. Kto? Na mnie już zwalasz? To Wojtek? Wojtek nie pisał pewnie pism do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Krzysiek raczej. Policja ogląda jego kanały. Rozumiesz? Kanał. Może i oglądają to, może i... A, jest, no. Nie może tylko tak. No. A, to trzeba się mnie pozbyć. A. Na filmach u Wojtka jest, że ty alkohol pijesz? Tak. Nie ma takiego czegoś. Mówię. Na pewno nie. Mówię. Na żadnym filmie nie ma. I ja powiem, że... Że? Ty powiedziałeś, żeby nie umieścić. Że? Nie, ty mówiłeś bez przerwy. Mnie umieście! Weźcie go, umieście! Dom nie, pomocy! No, takiego czegoś nie tak! Jest! Jest! Swoje wypowiedzi. Jest! Ty tylko ukrywasz. Ja ukrywam. A ja postawię dowód twoich kanałów. Krzysiek, jakby u Wojtka było coś o piciu alkoholu, coś takiego, to by mógł skasowali te filmy i ten kanał. To nie można reklamować takich oni rzeczy. Oni nie skasują, jak on mówi na mnie. Bo oni mają, jest to fałsz, kłamstwo. Rozumiesz, że to fałsz, kłamstwo? On dosyć się będzie. Rozumiesz? Fałsz, kłamstwo, rozumiem, ale to akurat... Czy nie, Rafale? Ja myślę... Rozumiesz, czy nie? Ja myślę, Krzysiek, że to nie... Odpowiadaj, rozumiesz, czy nie? Ktoś chce was skłócić. Nie, rozumiesz, czy nie? Rozumiem. Tak, czy nie? Tak. Tak, rozumiem. Czy może tak kłamać? Nie można. Czy może tak jechać po mnie? Nie można, ale niektórzy to robią widocznie. Nie wiem, czemu tak robią. No bo skądś te pisma się wzięły chyba tam. To ludzie piszą. Ludzie piszą, ja myślę, że tak. To raczej to nie Wojtek pisze, Krzysiek. Toż oni chcą was skłócić i się cieszą potem z tego. I wszystko... Jadą, wiesz po kim? Po mnie. Po inni jadą, bo taką kompanię przywożą rozpuszczalnik jemu. Tak, srają. Tak, przywożą.
O Wojtku też dużo i piszą, i ten. Przecież widziałeś, Kurier Poranny napisał ostatnio, że to Wojtka trzeba przymusowo leczyć. Był artykuł. A teraz przeszło na kogo? Na mnie! To znaczy to właśnie, że... Na mnie, że to tak. Nie on łąkał, nie on chlał, nie on chlał, tylko ja chlam! No pismo z sądu ty dostałeś, a nie Wojtek. Tak. On powinien to dostać, a nie ja! To trzeba mnie umieścić. Tak jak twojego brata umieścić. Ciebie nie umieszczą! Mnie umieszczą! Bo ty masz kolegów pełno! Narkomanów, alkoholików! Tak!